No to na pewno jest bardzo kluczowa informacja, dlatego że ona demaskuje prawdziwą twarz pana Ziobry, który na konferencji prasowej przed swoim domem 26 marca tego roku mówił, że on z Funduszem Sprawiedliwości nie miał nic wspólnego. Kolejna osoba mówi, że to Ziobro wypłacał pieniądze i decydował o tym, gdzie pieniądze idą, czy te plany nie zostaną zmienione. Natomiast metody mogą być dwie: albo Jarosław Kaczyński będzie bronił Ziobry do upadłego i będzie mówił, a każdy, kto przychodzi, to mówi nieprawdę, albo druga metoda: Jarosław Kaczyński od Ziobry się odetnie i powie, no to Zbyszek, grać sobie teraz sam. Ja zakładam każdy scenariusz i każdy wariant, dlatego że oni robili wał na wale, wyprowadzali publiczne pieniądze, więc. Dzień dobry, Wojciech Mulik, witam w rozmowie Gońca. A zanim zaczniemy, chciałbym gorąco zachęcić Państwa do subskrybowania naszego kanału. To dzięki Wam możemy tworzyć jak najlepsze treści. Obecnie robi to jedynie 22% z Państwa. No i dążymy do tego, żeby było to przynajmniej 50%, więc zachęcam gorąco do subskrypcji. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj Tomasz Trela, poseł Nowej Lewicy, członek Komisji do Spraw Pegasusa. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A zaczynam od gorącej informacji, którą ujawnił Goniec. Znany adwokat Waldemar G. zeznał w prokuraturze, że Zbigniew Ziobro osobiście załatwiał dla niego pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Czy to może być przełom w tej sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości? No to na pewno jest bardzo kluczowa informacja, dlatego że ona demaskuje prawdziwą twarz pana Ziobry, który na konferencji prasowej przed swoim domem 26 marca tego roku mówił, że on z Funduszem Sprawiedliwości nie miał nic wspólnego poza jedną może jakąś sprawą, więc tak naprawdę to pokazuje, że pan Ziobro kłamał. To zresztą nie pierwszy raz, ale to może pokazywać, że Fundusz Sprawiedliwości to była taka zabawka, skarbonka w rękach suwerennej Polski. Pan Zbigniew Ziobro brał swoich kolegów i mówił tak: ty dostaniesz tyle, ty dostaniesz tyle, ty dostaniesz tyle, a ty dostaniesz tyle, bo masz większy okręg wyborczy i sobie jakoś musisz poradzić. No to są przerażające informacje, jak konstytucyjny minister, funkcjonariusz publiczny traktował publiczne pieniądze jak swoje własne do uprawiania polityki. No właśnie, w trakcie spotkania tutaj Ziobro miał zapewnić adwokata Waldemara G., że to on decyduje o tym, na co zostaną przeznaczone dane środki z Funduszu Sprawiedliwości. W tym przypadku chodziło tutaj o jedną z parafii. No i w związku z tym właśnie pytanie się pojawia takie, czy faktycznie możemy w takim razie zakładać, że te zeznania są wiarygodne? Wie pan, ja nie mam podstaw, żeby w te zeznania nie wierzyć. Natomiast wydaje mi się, na podstawie tego, jakimi dokumentami, jaką wiedzą ja dysponuję z pracy w Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, gdzie współpracownicy pana Ziobry przychodzili i mówili: my musieliśmy realizować polecenia, myśmy o niczym nie decydowali, no to się wszystko składa w jedną całość. Lider czy szeryf był jeden, on niepodzielnie rządził, on miał glejt od Jarosława Kaczyńskiego, że na tym swoim poletku zarządza jak chce i robi co chce, a wszyscy inni wykonywali polecenia. Wręcz jeden z dyrektorów departamentu podczas przesłuchania w Komisji Śledczej powiedział, że gdyby nie wykonał polecenia, no to jego los byłby dość oczywisty. Kiedy go dopytywałem, czy straciłby pracę, nie zaprzeczył, więc podejrzewam, że tak to było zarządzane i skonstruowane. Robicie tylko to, co ja chcę, wtedy możecie pracować. Jeżeli macie inne zdanie, nie wykonujecie moich poleceń, szukajcie sobie zajęcia gdzie indziej. Tak działał Zbigniew Ziobro i to już kolejny świadek, który tak zeznaje, więc no to pewnie nie jest przypadek. Jakiej obrony w takim razie możemy spodziewać się ze strony Prawa i Sprawiedliwości, skoro no tym razem również, tak jak było to w przypadku Tomasza Mraza, oskarża tutaj Zbigniewa Ziobrę bezpośrednio osoba blisko związana z PiS-em, która również uczestniczyła mocno w pisaniu na przykład skarg na Unię Europejską?
Sam jestem bardzo ciekawy, co wymyśli ekipa PiS-u Jarosław Kaczyński. Czy będą szli w obronę Ziobry, czy może będą się dystansować? Nie jest przecież tajemnicą, że w najbliższy weekend ma odbyć się Kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym miała być podejmowana decyzja odnośnie wchłonięcia suwerennej Polski. Czy po takich doniesieniach, czy po tym, jak kolejna osoba mówi, że to Ziobro wypłacał pieniądze i decydował o tym, gdzie pieniądze idą, czy te plany nie zostaną zmienione? Natomiast metody mogą być dwie. Albo Jarosław Kaczyński będzie bronił Ziobry do upadłego i będzie mówił, a każdy, kto przychodzi, to mówi nieprawdę. Albo druga metoda, Jarosław Kaczyński od Ziobry się odetnie i powie, no to Zbyszek, grać sobie teraz sam, to było twoje ministerstwo, to ty podejmowałeś decyzję i ty za te decyzje bierzesz odpowiedzialność. Natomiast myślę, że dla obywateli, dla opinii publicznej najważniejsze jest to, aby te wszystkie materiały dowodowe, te wszystkie zeznania posłużyły prokuratorowi do postawienia zarzutów, tak żeby sąd mógł te zarzuty zweryfikować i podjąć ostateczną decyzję. Waldemar G. w innej sprawie został złapany przez CBA na próbie korupcji. Pytanie, czy w związku z tym, jeżeli podejmie on współpracę z prokuraturą na temat Funduszu Sprawiedliwości i Zbigniewa Ziobry, czy tutaj można spodziewać się jakiegoś takiego rozwiązania, że może on częściowo uniknąć odpowiedzialności, jeżeli pójdzie na pełną współpracę z prokuraturą? No to już jest decyzja prokuratury i sądów, ja nie będę w to wchodził, ale wie pan, mnie zastanawia też trochę inna rzecz. Proszę zwrócić uwagę, ta cała grupa Prawa i Sprawiedliwości, ci wszyscy współpracownicy Prawa i Sprawiedliwości, to ludzie, którzy no mieli jakieś takie ciągoty, takie inklinacje do tego, żeby coś załatwić na boku, coś dla kogoś załatwić, coś załatwić nielegalnie, coś załatwić pod stołem. No to jest jakaś taka, no nie wiem, czy to złodziej złodzieja przyciąga, czy taki ciemny typ ciemnego typa przyciąga, bo przecież władza była po 89 roku różna, nie każda była idealna, niektóra miała swoje mankamenty, no ale przecież to, co oni robili przez 8 lat, to nikt nawet do nich się nie zbliżał. Jeżeli ktoś popełnił błąd, ponosił za to konsekwencje. A tutaj jest błąd na błędzie, złodziejstwo na złodziejstwu i to jest bardzo zastanawiające. Każdy resort, który robi audyt, praktycznie wychodzi z audytu, że był jakiś przekręt albo były jakieś nieprawne działania. Natomiast jeżeli prokuratura uzna, że zeznania tego pana są na tyle wiarygodne, że one obciążają liderów tego procederu, to może będzie miał jakiś łagodniejszy wymiar kary. Tego nie wiem. Ja jestem zainteresowany i to wypowiadam się w imieniu własnym, ale też moich wyborców, nie tylko myślę moich wyborców, żeby te sprawy zmierzały do końca, żeby prokuratura robiła swoje, sądy robiły swoje, bo ludzie od nas tego oczekują. Pan Marcin Romanowski miał tutaj postawiony zarzut uczestniczenia w grupie przestępczej. No, tymczasem tutaj mamy zeznania mocno obciążające byłego ministra Zbigniewa Ziobrę. Pytanie więc, czy takie zeznania w prokuraturze otwierają furtkę prokuraturze do tego, żeby skierować akt oskarżenia wobec Zbigniewa Ziobry o kierowanie grupą przestępczą? Ja myślę, że prokurator z każdym dniem, żeby nie powiedzieć z każdą godziną, jest coraz bliższy tego, dlatego że jeżeli dzisiaj zbiera materiały dowodowe, przyjmuje zeznania świadków, ma pana Mraza, teraz ma pana mecenasa, pana G, do tego przecież nie trzeba mieć zeznań, tylko wystarczy wyciągnąć materiały z resortu, no to może tak się okazać, że wpłynie wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu dla pana Ziobry, no bo on mimo tego, że do pracy nie przychodzi, bo jest chory i okazuje zaświadczenia lekarskie, to jest parlamentarzystą i ma immunitet. No ale wtedy jest wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu i wtedy prokuratura może stawiać zarzuty. I ja oczekuję... Zakłada pan, że Zbigniew Ziobro może zostać zatrzymany? Wie pan, nie wiem, czy zatrzymany, bo przecież
Myśmy wczoraj dostali opinię biegłego, że może być przesłuchiwany przed komisją śledczą. Pan i państwo pewnie pamiętacie, jak politycy suwerennej Polski PiS-u mówili, że to jest nieludzkie, niemoralne, że się chce go wzywać. Okazuje się, że może być wezwany przed komisję śledczą. Ja zakładam każdy scenariusz i każdy wariant, dlatego że oni robili wał na wale, wyprowadzali publiczne pieniądze, więc tutaj trzeba pozwolić służbom pracować i działać. Natomiast ja oczekuję, i takie jest oczekiwanie też społeczne, że nie ma w Polsce świętych krów, bez względu na to, kto z jakiej partii politycznej jest i kto jaką funkcję pełnił, musi liczyć się z tym, że jeżeli złamał prawo, poniesie z tego tytułu odpowiedzialność. No i właśnie, mamy tutaj opinię lekarską dotyczącą stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. Kiedy w takim razie możemy spodziewać się tego, że były minister stanie przed komisją do spraw Pegasusa? Ja jestem zwolennikiem, żeby wydarzyło się to jak najszybciej. Będę przekonywał koleżanki i kolegów z komisji śledczej, żeby to się wydarzyło w październiku i mam nadzieję, że to tak będzie, bo myśmy dostali wczoraj tę opinię. Dzisiaj mamy w drugiej części dnia spotkanie. W tym tygodniu mamy jeszcze jedno posiedzenie komisji zamknięte, gdzie będziemy kolejne wnioski dowodowe przyjmować i mam nadzieję, że jutro rano poinformujemy opinię publiczną, kiedy takie przesłuchanie z udziałem pana Ziobry jest zaplanowane. Październik po tej decyzji biegłego to jest naprawdę dobry termin. Trzeba dochować procedury, trzeba wysłać zawiadomienie, ale skoro biegły stwierdził, że pan Ziobro może być wezwany, może być słuchany, no to trzeba to nie tyle wykorzystać, trzeba to zrealizować, dlatego że przed komisją śledczą ma obowiązek stawić się każdy. W czasie głównym wątkiem tutaj badania Komisji do Spraw Pegasusa był sam zakup kwestii Pegasusa. Teraz rozumiem, że głównym zadaniem komisji będzie zajęcie się tym, no jak ten Pegasus funkcjonował w Polsce. Dokładnie tak. Zakup tak naprawdę skończyliśmy poza przesłuchaniem pana Ziobry. No i ja zapowiadałem, ale mogę to dzisiaj powtórzyć. Jestem też zwolennikiem. Koleżanki i koledzy z komisji podzielają ten pogląd, żeby na tym etapie był wezwany pan Wąsik i pan Kamiński, jako ci, którzy koordynują. Na przykład ministrem do prawa ręki pana Kaczyńskiego, on był szefem MSWiA, ale też jednocześnie był koordynatorem służb specjalnych, więc też muszą się wyspowiadać, czy muszą przekazać komisji wszelkie informacje, które mają. W kwestii samego Pegasusa i tego, w jaki sposób funkcjonował, czy uważa pan, że mogła być tutaj duża wina przez pewien czas członka Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego? Ja myślę, że pan Kaczyński doskonale o wszystkim wiedział. On zresztą, jak był przesłuchiwany 15 marca, o tym mówił, że był informowany, że coś takiego miało miejsce, ale nie do końca pamięta. Natomiast tutaj też będą istotne odpowiedzi pana Ziobry, bo jest takie pismo pana byłego szefa CBA, pana Bejdy, które kieruje do pana Ziobry. W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń proszę o przekazanie pieniędzy na zakup Pegasusa. No jakie to były wcześniejsze ustalenia? Jeżeli ja pytałem o to świadków, to świadkowie mówili, dyrektorzy, wiceministrowie, że oni nie brali w tych ustaleniach udziału. Kto brał udział w tych ustaleniach? Czy brał udział pan Kaczyński, pan Ziobro, pan Morawiecki, pani Szydło? Kto brał w tym udział? Może się okazać, że pan Ziobro, odpowiadając na pytanie, powie: tak, ja informowałem o tym pana Kaczyńskiego, pan Kaczyński o wszystkim wiedział, wtedy Jarosław Kaczyński będzie wzywany po raz kolejny. Zresztą wie pan, po tym 15 marca, gdzie politycy PiS-u tak się cieszyli, że tu Jarosław Kaczyński tak super wypadł, oni skierowali tak hurtem wniosek do paratrybunału konstytucyjnego, żeby komisja śledcza nie mogła działać, czyli czegoś się boją, coś mają na swoich sumieniach, więc my to dokładnie sprawdzimy i pan Ziobro będzie na tę okoliczność bardzo skrupulatnie odpytany. W kwietniu mieliśmy również informację, że w kulminacyjnym momencie funkcjonowania Pegasusa nawet 200 osób naraz mogło być podsłuchiwanych. Czy wiemy już, ile z tych podsłuchów mogło być, jaka skala mogła być tutaj podsłuchów nielegalnych? Nie mamy do końca na tym etapie takiej wiedzy, dlatego że pan mówi o tych podsłuchach, które były zakładane na bazie odpowiednich wniosków, o których decydował sąd.
A my musimy dotrzeć i my musimy zweryfikować, czy oprócz tych podsłuchów były takie tak zwane podsłuchy na kartkę, że ktoś przychodził do tego pomieszczenia, bo tam, gdzie stał Pegasus, to było po prostu pokój, gdzie stały serwery, komputery, pracowali pracownicy, i czy na przykład pan Kamiński albo pan Wąsik nie wchodził, nie dawał karteczki, a sprawdź mi ten numer telefonu, zobaczymy, co tam ktoś ma w tym telefonie. Ale żeby coś takiego sprawdzić, to trzeba dotrzeć do ludzi, z tymi ludźmi trzeba tych ludzi przesłuchać i zobaczymy, co ci ludzie mają do powiedzenia. Ja osobiście uważam, że proceder związany z wykorzystywaniem Pegasusa był na większą skalę. On oczywiście był wykorzystywany do tego, żeby podsłuchiwać potencjalnych przestępców, ale przy okazji słuchania potencjalnych przestępców próbowano słuchać polityków ówczesnej opozycji, sędziów, prokuratorów, być może nawet przedstawicieli mediów. To wszystko musimy zweryfikować i to wszystko musimy sprawdzić. A jak duża może być skala tych legalnych? No bo jaką mieliśmy tutaj sytuację dotyczącą tego, że jednak no, najprawdopodobniej dużo tych wniosków było legalnych pod tym względem, że sędzia w jakiś sposób to zalegalizował? Czy tutaj dochodziło do tego, że nie mieli oni pełnej świadomości tego, co podpisują? Nie odpowiem panu dzisiaj na to pytanie, dlatego że żeby odpowiadać na to pytanie, trzeba byłoby przeanalizować każdy wniosek, który było podsłuch, a tych wniosków było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie chcę wskazywać, że proporcja nielegalnych do legalnych była taka i taka. Natomiast niektórzy sędziowie mieli też okazję się wypowiadać w tej sprawie, że jako w dobrej wierze działali, podpisując takie wnioski. Za wcześnie, żeby mówić o tym na etapie operacyjnym, dlatego że my ten etap operacyjny dopiero rozpoczynamy, ale na pewno jak będzie więcej wiedzy i więcej zweryfikowanej wiedzy w tej sprawie, będziemy też informować opinię publiczną, w tym zakresie oczywiście, który jest dozwolony prawnie. Mamy też sytuację związaną z powodzią, wielką tragedię, która wydarzyła się na Śląsku. Jak ocenia pan działania dotyczące tutaj pomocy ze strony rządu? Znaczy, ta pomoc tak naprawdę dopiero się rozpoczyna na taką masową skalę, bo pomoc na razie indywidualna, te 10 tysięcy złotych i 100 tysięcy i 200 tysięcy złotych na odbudowę domostwa, to jest ta pomoc, która funkcjonuje. Akurat dokładnie dzisiaj jest też posiedzenie rządu, na którym ma być przyjmowany projekt takiej specustawy, która ma uruchamiać duże i pieniądze, ale też skracać pewne procedury, ale ja oceniam, że rząd zdał egzamin, dlatego że pełna transparentność, jeżeli chodzi o sztaby kryzysowe, odprawy, pełna wiedza, jeżeli chodzi o to, co robimy, jak robimy, kiedy robimy, była przekazywana. I oczywiście, jak jest wielka tragedia, wielki żywioł, to zawsze ci, którzy są pokrzywdzeni, będą mówić, można było lepiej, można było sprawniej, można było szybciej, to się zgadza. Natomiast ogólnie oceniam, że rząd zdał egzamin i wie pan, no, muszę to powiedzieć tak bardzo brutalnie, ale też bardzo obrazowo. Gdyby nasi poprzednicy rządzili, to już pewnie dzisiaj byłyby firmy, które zajmują się szyciem worków, zajmują się dostawą piasku, zajmują się też innymi gałęziami gospodarczymi, bo chcieliby na tym po prostu zarobić. My chcemy rozwiązać problemy obywateli, my chcemy im pomóc. Zresztą szybka bardzo decyzja Komisji Europejskiej, szefowa Komisji Europejskiej, która w ciągu kilku dni pojawiła się na terenach powodziowych, gdzie zadeklarowała wsparcie, to też pokazuje, że koalicja 15 października ma poważanie w Unii Europejskiej, czego nasi poprzednicy nie mieli. Trzeba pracować, trzeba podejmować decyzje. My w tym tygodniu mamy posiedzenie Sejmu. Jak tylko spłyną ustawy z rządu, będziemy też je podejmować tak, żeby szybko ta pomoc dla samorządów, ta duża infrastrukturalna też trafiła do tych miejsc zalanych, bo przecież no, to był kataklizm. Tam trzeba odbudować szkoły, drogi, mosty i na co są potrzebne potężne pieniądze. Ale pojawiają się zarzuty na przykład wobec tych takich otwartych sztabów kryzysowych i konferencji, że była to gotowa informacja wywiadowcza dla obcych wywiadów. No, jak wiemy, miały tam miejsce również przypadki dezinformacji. Wie pan, jeżeli pracuje się na otwartym organizmie, gdzie decyzje trzeba podejmować z minuty na minutę, bo podczas tych sztabów dostawali członkowie sztabu kryzysowego informacje, jak wzbiera
woda, to czasami trzeba podjąć szybko decyzję. Czasami ktoś przekaże nieprecyzyjną informację. Natomiast jakby pan mnie zapytał, czy ja wolę taką transparentność, taką otwartość, czy podejmowanie decyzji za zamkniętymi drzwiami, tylko suche informacje do obywateli, to mnie ta forma transparentności, otwartości zdecydowanie bardziej odpowiada, bo my tak naprawdę pokazywaliśmy, mówię my jako koalicja 15 października, nasi przedstawiciele w rządzie, że nie mamy nic do ukrycia. Trzeba zrobić robotę i tę robotę robiliśmy. Rząd robił swoją robotę, ja ze swoimi przyjaciółmi, samorządowcami z Lewicy, z Łodzi zbieraliśmy dary, wysyłaliśmy dary na południe kraju. Tak robili parlamentarzyści wszystkich partii politycznych. Każdy pomagał jak mógł, natomiast forma w moim przekonaniu była dobra komunikacji. Pod koniec w pewnym momencie w trzech miastach dowodzenie przejęło wojsko. Czy nie jest tak, że tak naprawdę od samego początku takiego kryzysu to wojsko powinno przejmować dowodzenie w miejscach uwładniętych tymże kryzysem? Wie pan, to wszystko w zależności od miejsca, bo są samorządowcy, którzy zjedli zęby na samorządach od kilkunastu, a nawet w niektórych przypadkach od kilkudziesięciu lat i oni tam wsparcia nie potrzebują, bo sobie dają radę. Ale w momencie, kiedy przychodzi taki wielki kataklizm, być może troszeczkę za mało doświadczenia, być może za dużo spraw spowodowało, że potrzeba takiego samorządowca wesprzeć. Więc ja bym nie chciał odbierać kompetencji wójtowi, burmistrzowi na samym początku, tylko bardziej bym był za tym, żeby go wzmacniać i otaczać ludźmi, którzy mają więcej doświadczenia z zarządzania kryzysowego. Bo przecież jak jest wójt, burmistrz, to on nie ma takich twardych kompetencji, jeżeli chodzi o takie kryzysy. Ma wiedzę na temat zarządzania, na temat podejmowania decyzji, wie jak to robić, ale tutaj potrzeba było fachowych rad i fachowych decyzji specjalistów i takie decyzje były podejmowane. Proszę zwrócić uwagę, szybka decyzja o stanie klęski żywiołowej, to też spowodowało, że te procedury zostały skrócone i odpowiednie służby mogły wziąć odpowiedzialność za kierowanie gminą czy kierowanie danym powiatem. No to też wszystko jest oparte na przepisach i żeby takie działania zrobić, trzeba było ten stan klęski żywiołowej wprowadzić. I pan premier Tusk, Rada Ministrów nie zawahali się. Zrobili to dlatego, że to było z korzyścią dla obywateli, bo w pewnym momencie zdrowie i życie obywateli było najważniejsze i gdyby nie te decyzje, może byłoby zdecydowanie więcej osób, które ucierpiały na tym zdrowotnie, a może byłoby jeszcze więcej ofiar śmiertelnych. Dobrze, że tak się nie stało. Dobrze, że w miarę ta sytuacja została opanowana. Podkreślam w miarę, bo to wielki żywioł. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był dzisiaj poseł Nowej Lewicy, członek Komisji do Spraw Pegasusa Tomasz Trela. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. A Państwa gorąco zachęcam do subskrypcji naszego kanału. To właśnie dzięki Państwu możemy tworzyć jak najlepsze treści. Ja nazywam się Wojciech Mulik. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia.